Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem czwartej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, gdzie już w niedzielę Puszcza Niepołomice zmierzy się z Legią Warszawa. Z nami jest trener Żubrów, pan Tomasz Tuła. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tego niedzielnego spotkania. Czekamy z niecierpliwością na niedzielę, niedzielne popołudnie na mecz z Legią. Jest to renomowany przeciwnik, który w każdych kolejnych rozgrywkach czy sezonach jest faworytem ligi i nie jest inaczej teraz. Mamy swój pomysł, swój plan. Chcemy się przeciwstawić temu rywalowi, który tak świetnie zagrał w czwartek i gratulacje z tego miejsca i życzę przejścia w pucharach do kolejnej fazy. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, mamy swoje ambicje i wiemy, że będzie trudno, ale w piłce wszystko jest możliwe i my tak do tego podchodzimy. Myślę, że najważniejsze, żeby wejść na ten poziom naszych zasad i cech, które nas charakteryzowały we wcześniejszym sezonie. Myślę, że to jest dla nas dzisiaj najważniejsza sprawa, aby móc się przeciwstawić takim rywalom czy drużynom, jakie funkcjonują w Ekstraklasie. Trenerze, dziennikarze zadali pytanie i tak Paweł Skorp pyta. Legia to klasowy zespół, natomiast już wielokrotnie pokazaliście, że umiecie z takimi drużynami grać. Jak trudno jest rywalizować z klubami o takiej renomie, budżecie i z takimi indywidualnościami? No ciężko jest, się rywalizuje, no bo z tego co podał Skarb Kibica, to Legia to jest klub o budżecie 180 milionów, a Puszcza o 15. I to różnica sama nawet z budżetów wygląda. Ale piłka nożna jest taką dyscypliną, gdzie zespołową, ja już tu nieraz mówiłem, że ten teoretycznie słabszy, mniejszy może się postawić temu większemu. Nam to się do tej pory dobrze układało w rywalizacji z tymi zespołami i chcemy to kontynuować. Oczywiste jest, że zadanie jest ciężkie, ale pokazaliśmy, tak jak redaktor tu powiedział, czy się wypowiedział, to pokazaliśmy, że jest to możliwe, więc na tym będziemy bazować, na tym optymizmie i podejściu takim, które mam nadzieję będzie dawało szansę na stawienie czoła takiej renomowanej drużynie. Legia zagrała w czwartek mecz w ramach europejskich pucharów. Czy pana zdaniem będzie miało to znaczenie w kontekście najbliższego starcia ligowego? Domyślam się, że chodzi o zmęczenie, nie, czy jakiś w tym pytaniu, myślę, że nie. Myślę, że Legia Warszawa ma tak szeroką kadrę, że trener ma tutaj możliwość decyzji i w ogóle nie podchodzimy w ten sposób, że rywal będzie zmęczony, czy... Nie, Legia już pokazała, że w tych rozgrywkach, że gra, ten szeroki skład jest na tyle mocny, że sam pomysł na grę się nie zmienia. Może w niektórych przypadkach, ale kadrowo to jest, czy wyjdzie jeden garnitur, czy drugi, to jest bardzo, bardzo mocny zespół. Nie przykładamy do tego w ogóle jakiegoś znaczenia, że Legia gra w czwartek, grała mecz. Mamy, tak jak powiedziałem, swój pomysł, będziemy go próbowali wdrażać i nie z założeniem, że rywal będzie zmęczony. Do tej pory w trzech meczach strzeliliście dwie bramki, wszystkie zdobyte w spotkaniu z Górnikiem Zabrze w drugiej kolejce. Skuteczność w polu karnym rywala jest czymś, nad czym pracowaliście w ostatnich dniach, czy skupialiście się zupełnie na innych elementach? No to skuteczność to jest jeden z aspektów, na którym pracujemy, ale też są inne rzeczy, które musimy poprawić. Ten początek rundy jest dla nas trudny, zdobyliśmy jeden punkt. Wiemy, z jakim kolejnym trudnym rywalem się mierzymy, ale jeżeli chcemy realizować cele, musimy walczyć w każdym meczu o zdobywanie punktów, bo żeby się utrzymać w tej lidze i zrealizować plany, to musimy po prostu zdobywać punkty i na tym się skupiamy. Łukasz Kołtuniak, dzień dobry panie trenerze. Czy w kolejnych meczach pana drużyna pozostanie przy ustawieniu 4-2-3-1? Dziękuję.
Różne mamy pomysły. Mamy też alternatywne rzeczy, które, nad którymi pracujemy, ale decyzję podejmiemy przed samym meczem. Wdrażamy nowe pomysły, ale chcę jasno powiedzieć, że my musimy zostać przy tych cechach, które charakteryzowały nas wcześniej, czy dawały nam punkty, czy dawały nam szanse w rywalizacji z potencjalnie lepszymi zespołami pod względem nawet organizacyjno-finansowym, czy budżetowym. Ja to pewne rzeczy, pewne zasady muszą nas cechować i od tego nie ma ucieczki. Dokładając też inne rzeczy, i ja już to mówiłem po meczu na konferencji, po ostatnim meczu z Zagłębiem Lubin, i na tym pracowaliśmy w tym tygodniu. Zobaczymy, jaki będzie efekt, ale droga jest jedna i musimy iść tą drogą do tego, żeby zrealizować nasze cele. Mateusz Kulisz pyta, w czym pan upatruje największe atuty w zespole Legii Warszawa? Oj, pytany jestem chyba przed każdym meczem o te rzeczy. No, Legia, tak jak powiedziałem, jest markowym zespołem, posiada zawodników o jakości i charakterystyce takiej, która buduje naprawdę trudny zespół do rywalizacji z nim, czy do pokonania, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Ja to przekazuję zespołowi dzisiaj. Mieliśmy analizę jednych aspektów. Jutro mamy kolejną, więc Legia Legią. Legia to jest mocny zespół, zawsze takim będzie. Najważniejsze jest to, jak my zagramy i co my zaprezentujemy na boisku. Wtedy, jeżeli będziemy funkcjonować na takim poziomie, jaki nas zadowala, to mamy szansę stawienia czoła. Jeżeli nie, to sami stawiamy się w trudnej sytuacji. Ja zakładam ten nasz scenariusz pozytywny i takie funkcjonowanie, jakie sobie planujemy, na takim poziomie, jakim chcemy funkcjonować. Piast Gliwice w meczu z Legią Warszawa zdobył dwie bramki po wrzutach z autu. Czy w niedzielnym spotkaniu trener będzie chciał mocno nacisnąć na ten element stałego fragmentu gry? W ogóle my bazujemy też w naszym pomyśle na grę, za co czasami jesteśmy krytykowani, a z drugiej strony chwaleni, na stałych fragmentach. Są one to, chcemy to wykorzystywać i nie zamierzamy tego uciekać, ale to nie jest jedyny aspekt gry, na którym opieramy swój pomysł i tak do tego podchodzimy. Oczywiście, jeżeli będzie możliwość zaskoczenia rywala po tym elemencie, będziemy chcieli to robić, ale mamy też inne pomysły. Chciałbym, żeby były one wdrażane w czasie meczu i z każdym rywalem. Na dzisiaj skuteczność działań jest tym, na czym się skupiamy. Wracając do pytania, tak, będziemy chcieli wykorzystywać też ten element.